Witam. W tym odcinku rozwiązanie tej, widzę, niezmiernie trudnej zagadki egzotycznej. Te roślinki, które tutaj widoczne są, to papa jagórska. To jest papa jagórska. Salica pubescens. Udało się uzyskać dwie siewki. No widzę, no, na razie są doświetlane, ponieważ ta jedna wykazywała jakieś osłabienie no, no jakaś marniała w oczach ale widocznie tutaj sytuacja się ładnie odmieniła tamta druga nie potrzebowała tego doświetlania no ale już stawiłem jedną i drugą no tutaj ustawiłem tak na minimum to grzanie i tylko doświetlanie tutaj temperatura w środku 25 stopni nawilgotność no, trochę spadła ale tam wystarczy Popsikać trochę zraszaczem, i będzie. No, tutaj już widać, że tworzy się już taki listek typowo, typowo z wyglądu papajowy. A tutaj też już coraz to śmielej się pokazują. Tu jeszcze są takie listki pierwotne. No, sądziłem, że, że tak jak w porównaniu do papai, do papai zwykłej zwykłej tej papai. Że nasiona wykiełkują szybciej, szybko wykiełkują, no, a te charakteryzują się no, przynajmniej na razie z tego mojego doświadczenia że bardzo nierównomiernym kiełkowaniem, wybitnie nierównomiernym. E, między tą siewką a tą jest prawie, prawie miesiąc różnicy w, w kiełkowaniu. Dlatego, dlatego mówię, no, ta, ta się trochę na początku słabo starała rosnąć. A ta druga ją szybko, szybko nadgania. No, widać, że jest taka trochę silniejsza. Widać, że trochę taki, jakiś taki pienik, trochę już czerwonawy się robi, taki gruby jest. A ten taki trochę, trochę taki mniejszy, ale już widzę, że sobie, sobie poradziła. A jeszcze mam ich, jeszcze mam ich tam dość sporo w doniczkach. Tutaj w drugim pomieszczeniu 12, 13, 14. 12, 14, 15 jeszcze jest. No, widząc, że tak nierównomiernie kiełkuję i tu, tu już sprawdzałem właśnie też te nasionka, nie, nie ma żadnych oznań, że gniły czy coś takiego. Prawdopodobnie brakuje mi jakiegoś bodźca do tego kiełkowania, albo może tak ten gatunek się tym charakteryzuje. Więc już widząc, że tak, tak długo, tak nierównomiernie następuje kiełkowanie, no to zostawię to tutaj jeszcze może z miesiąc, z dwa. A niech stoi tam gdzieś może przyniosę już do, do cieplarni. Może jeszcze coś wykiełkuje. No, mam nadzieję, że też że coś wykiełkuje. No, ponieważ to będzie jedna z takich ciekawszych roślinek. Do zimowania. Do zimowania, bo jeśli faktycznie ma takie możliwości jak. Jak tam jak tam mówią, że nawet lekkie przymrozki wytrzymuje no, według opisów do minus pięciu minus stopni. Więc powinna sobie dać radę w mojej zimowni, tam gdzie temperatura będzie panować około 7 stopni. 7 może 10, ja no tam jeszcze nie będę teraz na razie myślał o jaka, jaka tam będzie temperatura, ale na pewno, na pewno jeśli chodzi o wytrzymałość, no to jest wręcz nie do porównania ze zwykłą papają. Na razie mam dwie sztuki. Zobaczymy jak to, to się dalej potoczy. Jeszcze druga sprawa jest taka, że u tego gatunku też charakterystyczną sprawą jest to, że niektóre rośliny mają kwiaty męskie i żeńskie na jednej roślinie, a inne mogą mieć albo męskie, albo żeńskie. Dlatego też, wolałbym, żeby było ich parę, żebym wiedział, które, które będą które, bo może, żeby były jakieś owoce, które już tutaj prędzej się powinny pojawić. Na pewno lżej będzie je zimować. Jak byłoby ich więcej, to. Zawsze to można parę tu do innego pomieszczenia, do innego i sprawdzić, jak sobie, jak sobie radzą. Tak to, tak to na razie wygląda. Jeszcze może parę dni, jak jeszcze będzie cieplej już to. Może już wystawię te papaje. Eee, może do tego tunelu foliowego, albo jak będzie już naprawdę ciepło, to już będą gdzieś na dworze. Tam już będą rosły. Zobaczymy jak będą sobie radzić w tym roku, czy czy będą miały także podobną prędkość wzrostu jak, jak papai. i bo no, na razie widzę, że tak jedna się tak nie śpieszy, no druga jest znowu taka bardziej ożywiona. Ale to na razie jest. Nie ma co e, nie ma co wyrokować. Yy, póki co. Pozdrawiam.